To nie był udany weekend dla zawodników Polonii 1912 leszno zmagania 15 kolejki zakończyły się spadkiem w tabeli. Wicelider z Wągrowca okazał się za mocny nawet jeśli pierwsza połowa należała do gospodarzy, a ci oddali aż 8 strzałów na bramkę nielby drużyna z Wągrowca zaś tylko jeden. Żaden ze strzałów nie zakończył się jednak trafieniem. Kibice doczekali się gola na początku drugiej połowy. W 51 minucie gola dla Polonii zdobył Damian. Nowak. W 74 minucie do wyrównania doprowadził Rafał Leśniewski, a 4 minuty później Mateusz Rozmarynowski zmienił wynik na 2 do 1. To jednak nie wystarczyło wiceliderowi tabeli i ostatnia bramka tego spotkania padła w jego ostatniej minucie. Bramką na 3 do 1 spotkanie zakończył Rafał Leśniewski. Tym samym Nielba Wągrowiec wspięła się na pierwsze miejsce w tabeli. Polonia z 12 punktami uplasowała się na 16.